Ile wydać na dobrą szosę? Kategoria rowerów szosowych to jedna z najstarszych i najlepiej rozwiniętych kategorii rowerów w ogóle. Taki rower może kosztować 3000, ale może też kosztować 70 tysięcy i więcej. Porozmawiamy dziś o różnicach pomiędzy tanim i drogim i z czego te różnice wynikają. Czy droższy zawsze oznacza lepszy? Na co zwrócić uwagę przy zakupie? Kiedy dopłacanie do droższego roweru traci sens? Co jeszcze oprócz lansu rośnie wraz z ceną? Rowerem tanim będzie dzisiaj Romet Huragan H1. Klamko manetki Shimano Claris. Klasyczna aluminiowa okrągła kierownica, klasyczny mostek, standardowe podkładki pod mostkiem. Stery zintegrowane taper, karbonowy widelec, klasyczne hamulce szczękowe bez żadnych napisów, aluminiowe obręcze kół na maluteńkim stożku, opony Michelin Dynamic Sport ze stalowym oplotem w stopce. W środku oczywiście dętki. Piasty aluminiowe, klasyczne, zamykane na zacisk QR, czyli standardową miękką ośkę. Aluminiowa rama, co ciekawe, już z polerowanymi częściowo spawami, częściowo również schowane linki od przerzutek i hamulców, klasyczna okrągła sztyca podsiodłowa z normalnym zewnętrznym zaciskiem, siodełko na prętach stalowych, zwykłe gąbkowe, z przodu również przerzutka Claris, taka sama korba, też Shimano Claris i zewnętrzne miski suportowe na gwincie angielskim BSA. Z tyłu ten sam hamulec szczękowy bez żadnych napisów, aluminiowe koło tak samo jak z przodu, z tą samą oponą, ośmiobiegowa kaseta i przerzutka Shimano Claris. Rowerem drogim będzie dzisiaj Orbea Orca M10 za katalogowo ponad 50 parę tysięcy złotych, ale luknijcie na stronę, bo jest promocja. Klamko manetki topowej grupy Shimano Durace, bezprzewodowo połączone z przerzutkami i hydraulicznymi przewodami połączone z zaciskami hamulców tarczowych. Karbonowa, jeszcze tutaj okrągła kierownica połączona z mostkiem zintegrowanym już częściowo z kablami i z płynnie przechodzącym zintegrowane aerodynamiczne podkładki i zintegrowane stery. Karbonowy widelec z hamulcami tarczowymi Durace, koła karbonowe FSA Vision z założonymi oponami Vittoria Corsa, oczywiście zwijane Tubeless Ready, tarcze hamulcowe również z grupy Durace z dodatkowymi radiatorami chłodzącymi. Karbonowa rama płynnie zintegrowana z górą sterów, podkładkami i mostkiem, schowane wszystkie kable, tu akurat tylko od hamulców tarczowych, rama przystosowana do różnych systemów przerzutkowych, tu jeszcze port pod Shimano DI2 do starszych grup elektrycznych, support na PressFit, chociaż w najnowszych modelach znowu pojawi się support gwintowany, ale T47, czyli trochę większy od gwintu angielskiego w tych najtańszych modelach. Sztyca karbonowa, aerodynamiczna, dopasowana do tego modelu ramy ze schowanym tutaj schludnie punktem blokowania sztycy. Przerzutka elektroniczna Durace, bezprzewodowo połączona z klamkomanetkami. Korba Shimano Durace z pomiarem mocy, oczywiście też na Holotechu, na pustych ramionach. Siodło Seleitaria SLR na karbonowych prętach. Z tyłu również hamulec tarczowy Durace'a, ładnie zintegrowany, schowany w zagłębieniu ramy. Maluteńka tarcza Durace'a 140 mm, oczywiście koło takie samo jak z przodu, FSA Vision na karbonowej obręczy, przygotowane pod tubeless. Opona również Vittorii grafenowa Corsa. Kaseta Durace'a z tytanowymi największymi zębatkami, 12-biegowa. Z tyłu przerzutka też oczywiście z grupy Durace, z portem ładowania i z wbudowanym modułem Bluetooth, który pozwala połączyć się z telefonem, żeby sobie na przykład skonfigurować personalizowane ustawienia. Widzieliście już różnice techniczne. Z nich w dużej mierze wynika różnica w cenie. Rozwój produktu, użyte materiały, sponsoring grup zawodowych, najnowsze technologie, bardzo skomplikowane moduły elektroniczne. To wszystko znajdziecie w rowerach najdroższych, a z kolei modele najtańsze to modele najprostsze. Bardzo zauważalnym parametrem, który interesuje wszystkich, jest też waga. Może się ona różnić nawet o połowę. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Na wagę idzie Orbea 7,74. Trzeba odjąć 250 na pedały. Wieszamy Rometa Huragana. 10,370. Bez pedałów będzie koło dychy. Zatem czy droższy zawsze oznacza lepszy?
Generalnie tak, dostajemy rower bardziej aerodynamiczny, znacząco lżejszy, na sztywniejszej, a jednocześnie bardziej komfortowej ramie, z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, dużo lepiej wyglądający, precyzyjnie działające elektrycznie zmieniane biegi i wiele, wiele innych rozwiązań, jak na przykład koła w tublesie. Do którego momentu zatem warto dopłacać? Tu weźmiemy pod uwagę dwa parametry. Wasze potrzeby, no i wasz budżet. Tutaj pamiętajcie, że nawet najtańszy rower jest lepszy niż żaden. Teoretycznie każdy z nas ma potrzebę, żeby mieć topowy sprzęt, ale praktycznie na przykład koła w tublesie nie zawsze się sprawdzą, bo jeżeli jeździmy tylko wycieczkowo, to babranie się z mlekiem nie będzie zbyt wygodne. Podobnie z elektrycznie sterowanymi przerzutkami czy pomiarem mocy. Są to udogodnienia, pod warunkiem, że będziemy je wykorzystywać. Jeżeli roweru używamy rekreacyjnie, to celowanie w topowe grupy, oprócz tego, że minie się z naszym budżetem, będzie również niepotrzebnie utrudniać nam eksploatację tego roweru. Kasa. Tu musimy wybrać rower, na którego nie tylko zakup nas będzie stać, ale również na późniejszy serwis. Wywrócenie się na Orbei, na stronę przerzutki, gdzie zamontowany jest Durace za 3000, bolało będzie pewnie z 10 razy bardziej niż jakiś rower na mechanicznej Ultegrze, gdzie przerzutka kosztuje 300 zł. Taki wszystko mający rower szosowy powinien mieć karbonową ramę, hydrauliczne hamulce tarczowe, oczywiście sztywne osie i najlepiej elektrycznie zmieniane przerzutki. Ale nie wszystkie te elementy są niezbędne. Idąc od dołu, to w co bym celował, to na pewno sztywne osie i hamulce tarczowe, bo jest to w tej chwili standardem i kupowanie roweru na szczękach jest już takim trochę przestarzałym rozwiązaniem. Na pewno karbonowy widelec, rama może zostać aluminiowa. Fajnie, gdyby udało się wejść przynajmniej na poziom mechanicznej 105 albo Ultegry. Topowe grupy różnią się od siebie kosmetycznie. Jeżeli wybierzemy Forsa albo Reda, Ultegrę albo Durace'a, to użyteczność tego roweru będzie praktycznie taka sama. Będziemy mieli troszeczkę lżejszy rower, no i oczywiście właśnie tutaj wzrośnie nam współczynnik lansu. Jeżeli planujecie rozpocząć kolarską przygodę, zapraszam Was do serii Rozpoczynam przygodę z szosą.